Ashes of Creation przechodzi do środowiska Unreal Engine 5, co ma zapewnić tytułowi znacznie lepszą oprawę niż w fazie aktualnie prowadzonych testów wersji alfa. Intrepid Studios pochwaliło się, jakie udoskonalenia graficzne szykuje. Wygląda to faktycznie całkiem imponująco i może robić wrażenie w kategorii tytułów MMORPG. Większość miłośników RPG-ów ucieszyłaby się jednak chyba mocniej z daty premiery Ashes of Creation. Sieciowa gra powstaje od lat i wciąż nie wiemy, kiedy zagramy w jej finalną formę. Pierwszą wydaną grą, która działa w środowisku Unreal Engine 5, jest Fortnite. Przejście tej produkcji na nową wersję silnika nie zapewniło jednak jakichś specjalnych doznań wizualnych. Oprócz kilku detali tytuł prezentuje się prawie tak samo, jak w wersji z Unreal Engine 4. Na spektakularne pokazy możliwości Unreal Engine 5 musimy jeszcze trochę poczekać. Wczoraj pisaliśmy w kontekście tej technologii o survival horrorze ILL, który prezentuje się niesamowicie w środowisku nowego silnika Epic Games.